środę w hali Grupa Azoty Arena gospodarze zmierzyli się z wielokrotnym wicemistrzem Polski Orlen Wisłą Płock. Początek meczu układał się wyjątkowo dobrze dla Puław, które narzuciły własne tempo i doprowadziły do 4-bramkowego prowadzenia z wynikiem 5-1. Przez kolejne minuty zawodnicy z Płocka próbowali gonić wynik, jednak zwarta obrona Azotów i udane interwencje Mateusza Zembrzyckiego pozwoliły utrzymać prowadzenie i na przerwę drużyny schodziły z wynikiem 14-13 dla Puław. Po przerwie nawciarze wzmocnili atak i od 42 minuty to oni dominowali na boisku, w pewnym momencie prowadząc nawet 5 bramkami. Azotowcy próbowali zbliżyć się do remisu, jednak liczne błędy w ataku i skuteczna obrona Płocka na to nie pozwoliły. Ostatecznie to wicemistrzowie Polski dopisali do ligowej tabeli 3 punkty. Azoty Puławy, Orlen Wisła Płock 26-30, do przerwy 14-13. Azoty zagrały w składzie Zembrzycki, Cincadze, Adamski, Jarosiewicz, Żywkowicz, Wibrauskas, Marciniak, Fedeńczak, Zarzycki, Przybylski, Janikowski, Antolak, Konieczny, Górski, Jaworski i Burzak.